Witam w kolejnym poradniku na moim kanale. Dziś pokażę wam, jak pobrać mod menu do GTA 5 o nazwie Robber Menu wersja V1.4. Jest to mod menu, którego dawno temu już używałem, dokładnie na PlayStation 3. Jak jeszcze miałem konsolę zbudowaną, tak i tak dalej. Jest mod menu bardzo dobre, jak na darmowe ma dużo opcji, które działa. Przede wszystkim nie będzie wam na przykład wypierdalać cały czas. Czy może nie wiem, czy cały czas, ale na co minutę przykładowo GTA tam crashowało. Więc co, zapraszam do oglądania poradnika. Wchodzimy sobie na link z Discorda. Bo żeby pobrać mod menu, trzeba wejść do mnie na serwer Discord, tak? I wtedy mamy możliwość pobrania tego mod menu. Tutaj mamy ten mod menu, Robber Menu 1.4. Po prostu klikamy dwa razy na to. I nam się tutaj pobiera już. Mod menu mało waży, 3,6 MB. Oczywiście przed jakimkolwiek pobraniem mod menu trzeba włączyć antywirusa, bo właśnie dzieje się to, co się dzieje. Czyli klikam sobie prawym, w moim przypadku tutaj, klikam sobie tu, na stałe. O. No i też sobie z kwarantanny skasuję sobie ten plik. Ciach. Dobra, to jeszcze raz. Po pobraniu mod menu musimy je elegancko wypakować. Dobra, i wypakowujemy sobie mod menu. Klikam sobie na niego prawym. Wypakuj do. No i to tyle. Mamy już mod menu. To jest cały nasz launcher. I w zasadzie to tyle. Odpalamy sobie Rockstar Games Launcher. I w sensie na GTA już odpalamy. Wejściu do online należy wejść najpierw do singla. No dobra, już mi się tutaj odpaliło GTA, tak, jesteśmy na singlu, no i co? No i co teraz robimy? Wiadomo, escape, minimalizacja do tutaj, do Windowsa, no i odpalamy nasz plik reborn menu.exe i tak dalej, jako oczywiście administrator uruchamiamy. Czekamy. Wyskakuje nam konsola CMD. No i co teraz? Klikamy sobie tutaj jedyneczkę, żeby odpalić. Bardzo, czekamy chwilę. Ok, no i już nam się mod menu tutaj załączyło, jak widzicie. Wszystko elegancko działa. Tutaj tą konsolę CMD możemy zamknąć, bo zminimalizować, sobie ją zminimalizuję. No i dobra, klikamy F4, no i tak wygląda mod menu. Odpalamy mod menu pod klawiszem F4. No i żeby tutaj jakieś opcje wybierać i tak dalej, trzeba myszką, tak, kursorem. Więc zaraz, z opcji, które na początku włączamy, polecam wejść w kategorię, zakładkę Protection. I klikam sobie Took All, czyli wszystkie tutaj blokady i tak dalej. Następnie polecam sobie wejść w zakładkę Session i włączyć sobie Anti-Av. Dzięki temu, jak będziecie na sesji, będziemy powiedzmy awkować, nie wywali nas z sesji. Oczywiście osób pewnie interesuje tutaj zakładka Recovery, to już przejdźmy do niej. Dawanie levela działa, dałem sobie pokażę. Mam 200 level i na razie nic mi się nie dzieje, nie ma żadnych klika, czy bana dostałem przez wyzorowanie konta. Możemy sobie dać ranking tutaj, jak jesteśmy w jakiejś ekipie, tak, możemy dać sobie level ekipy. Proszę bardzo, ja sobie już dałem zresztą. Proszę bardzo, mam level 100. Też oczywiście gorąco zapraszam do mojej ekipy. Karmi, nie wiem co to jest. Nie wiem, co to jest to coś z reputacją pojazdu, coś takiego, nie mam pojęcia, co ta opcja robi, nie testowałem jej. Unlock, no to wiadomo, możemy sobie wszystko odblokować, ciuchy, achievementy, apartamenty, TFA i tym podobne rzeczy, tak? Ale żeby kliknąć ten unlock, to musicie mieć level 200, dlatego sobie dajcie, nie wiem, 200 level i wtedy set rank, następnie unlock i unlock all. Dobra, przejdźmy teraz może do tej opcji, w sensie sposobu, jak tutaj w fajny sposób zarobić pieniążka. W taki sposób, żeby też nie dostać bana. Jest to sobie sposób w zasadzie legalny, bo można to też zrobić bez używania mod menu. Ale byście musieli w to zainwestować jakąś tam, no pieniążka, tak? A na mod menu tego nie musimy robić. Po prostu, cały sposób polega na tym, że rozpimy sobie jakiś pojazd, który jest dosyć dużo wart z ulicy.
W moim przypadku zauważyłem, wchodzę sobie zakładkę SUV i biorę sobie pojazd dubsta tutaj rodzaj drugi. Następnie cofam się i daję max upgrade. Chwileczkę muzyka i w takim sobie pojazdem wjeżdżam sobie do Los Santos Customs. Wjeżdżam sobie do Los Santos Customs i je po prostu sprzedaję. Nie wiem, czy będę mógł teraz sprzedać. Nie, jeszcze nie mogę sprzedać. Ale generalnie no dostaniemy za ten pojazd, z tego co tak mniej więcej kojarzę, 70 tysięcy, no około tak 100 tysięcy. I możemy sobie te pojazdy co jakiś czas sprzedawać, tak? Czyli jak robimy jakieś tam napady, po napadzie sobie coś sprzedajemy, tak? Co jakiś czas. Dzięki za oglądanie. Jeżeli pomogłem, odmianowanie wam działa, zostawcie łapkę w górę, suba. No i do następnego poradnika. Siemano.